Zbliża się do nas Kazimierz Marcinkiewicz, były premier w rządzie PiS-u. Więc ciekawi jesteśmy, co on na to wszystko dzisiaj. Muszę tutaj uprzątnąć, żeby pan premier miał gdzie usiąść. Dzień dobry, panie premierze, zapraszam. Już sprzątam, już. O, proszę się rozgościć w naszym mobilnym studiu. Ruszamy w podróż. Teraz w Warszawie się dobrze jeździ, więc raczej nie wpadniemy w korek. Będzie tak, spokojnie. Wreszcie wakacje, więc można pojeździć. No właśnie, pan jeszcze ma jakieś plany wakacyjne, czy tylko kampania, będzie się pan przyglądał, obserwował, komentował? Nie, no będę oczywiście, że się przyglądał i obserwował, ale nie, no zawsze trzeba gdzieś wyjechać. Mm-hmm. Nie ma lekko. Nie, no właśnie jest, trzeba absolutnie. No sobota miała być takim wielkim kampanijnym starciem, panie premierze, ale chyba częściej niż nazwiska Tusk albo Kaczyński wymieniane jest w ten weekend nazwisko Prigożyn. Jak pan rozumie to, co się w ogóle wydarzyło w sobotę w Rosji? To jest trochę chyba tak, że on spróbował poruszyć trochę część przynajmniej armii rosyjskiej i to mu się nie udało. On myślał, że jeśli rozpocznie pucz, to są siły, które w armii, które staną po jego stronie. No i niestety to się nie stało, w związku z tym wycofał się. On jest dosyć dobrze zabezpieczony i cała grupa Wagnera z tego powodu, że oni tak naprawdę trzymają pieczę nad kilkoma reżimami afrykańskimi. Tam jest cała masa kopalń złota i różnych innych minerałów i to jest dla Rosji niesamowicie cenne. W związku z tym grupa Wagnera jest właściwie nie do ruszenia, bo ruszenie grupy Wagnera to jest od razu utrata tychże afrykańskich reżimów. No tak, no w sobotę się okazało, tak? Rano obraża Putina, obraża dowództwo armii, Prigożyn, a wieczorem okazuje się, że właściwie jest ułaskawiony, nietykalny, nic mu nie grozi. Pytanie, czy Rosjanie rozumieją i jak to wpływa na pozycję zarówno Putina wewnątrz Rosji, jak i na zewnątrz, pana zdaniem? Nie, no, rosyjska polityka nie jest logiczna. W związku z tym Rosja od dawien dawna, od dziesięcioleci tak naprawdę przygotowała obywateli rosyjskich do tego, że oni nie rozumieją tego, co się dzieje, więc mamy właśnie z czymś takim do czynienia. Ja myślę, że może nie dni Putina, ale miesiące Putina są raczej policzone i że ta próba w sobotę nieudana będzie powtórzona za jakiś czas i może być już wtedy nieudana. Ale myśli pan, że Prigożyn znów ją powtórzy, czy jakiś inny Prigożyn się po prostu widocznie pojawi? Widocznie Prigożyn jest okazało się, że jest za słaby, albo te siły w armii i nie tylko w armii, które chcą już pozbyć się Putina, uznały, że to za mocno wybuduje właśnie jego. W związku z tym odczekają jakiś czas i zaproszą go do powtórzenia tego samego, ale już nie z rolą pierwszoplanową. Mhm. No właśnie, bo z jednej strony jakaś nadzieja w nas wstąpiła w sobotę, że Ukraina będzie umiała w jakiś sposób wykorzystać to, co się dzieje w Rosji, ale z drugiej strony jest potężny strach. No przecież taki Prigożyn lub jemu podobni to są, no, nie wiadomo, czy nie gorsi od Putina. Przecież to są przestępcy. Nie, no ja raczej nie liczę na to, że Rosja będzie normalnym krajem. Przez wieki nie była. W związku z tym nie widać powodów, żeby miała być teraz. To jest raczej trochę gra o to, na ile Chińczycy podporządkują sobie część polityków rosyjskich, dlatego że Rosja przestała, poprzez wojnę z Ukrainą, przestała być mocarstwem
dziennikarstwem i teraz staje się w ogromnej mierze uzależniona od Chin. Chinom bardzo zależy na tym, żeby Rosja była, trwała jako największy kraj na świecie i jako no, taki języczek uwagi do przeciwwagi przeciwko Ameryce. Więc co ja raczej liczę... kontynuowanie potęgi, tak, budowania potęgi chińskiej. Raczej, tak, tak. Chodzi o potęgę chińską właśnie już, a nie rosyjską i wydaje się, że te wpływy chińskie w Rosji są już coraz większe i pewnie któryś z puczów, które mogą się obecnie powtarzać, będzie już wykonany z jakimś udziałem rosyjskich polityków czy wojskowych współdziałających z Chinami. Mhm. A czy pana zdaniem polskie władze odpowiednio zareagowały na to, co się wydarzyło w sobotę? No bo wiemy, że premier tam potem tłumaczył, że konsultował to wszystko z europejskimi przywódcami, ale czy przekaz do wewnątrz poszedł pana zdaniem wystarczający, odpowiedni, jeśli chodzi właśnie o zapewnienie o bezpieczeństwie naszego kraju? Nie, oczywiście, że nie zareagowały dobrze. Polskie władze nigdy nie reagują dobrze. Ja nie pamiętam sytuacji, żeby na jakąś sytuację zewnętrzną polskie władze zareagowały odpowiednio. Naprawdę to jest, ja bym nawet powiedział, że pewnego rodzaju dramat, bo nawet wypowiedź Morawieckiego pod murem na granicy z Białorusią, to także była ta wypowiedź zdumiewająca i wyśmiana przez Rosjan, bo Polska ma się wzmacniać, bo Prigożyn jedzie do Białorusi. No to jest po prostu dramat kompletny, naprawdę. Była bardzo spóźniona, tylko że proszę zwrócić uwagę, my nie możemy się temu dziwić, bo Jarosław Kaczyński co prawda nie daje wywiadów takich normalnych dziennikarzom od wielu, wielu lat. To nie jest przez 8 ostatnich lat, tylko on nie daje wywiadów przez lat, nie wiem, pewnie już z 15. Takim normalnym dziennikarzom, a nie swoim wybrańcom. Ale jednak w tych wypowiedziach, jakie on ma, od czasu do czasu on mówi prawdę. I w ostatniej swojej wypowiedzi on... Ale mówi pan o tym wywiadzie dla Wiadomości czy dla RMF-u? Dla RMF-u. Aha. I on tam powiedział jedną niesamowicie ważną rzecz, a mianowicie taką, że dla niego najważniejsza jest partia. Że on wraca do rządu ze względu na to, że dla niego najważniejsza jest partia. Nie Polska, nie jakikolwiek Polak, nie Polacy, tylko partia. Jeśli przyjrzymy się Kaczyńskiemu przez ostatnie 30 lat, od PC, to jest to jedyny polityk, dla którego partia zawsze była najważniejsza. Dla niego nie liczy się człowiek. Proszę zwrócić uwagę, ile osób odeszło albo on wyrzucił ze swojej partii. To jest pan jedną z takich osób. Ja sam odszedłem, ale proszę też zobaczyć, że on, dla niego istnieją ludzie tylko ci, którzy są partią. Takimi osobami są ludzie z tak zwanego zakonu PC, prawda? To może być jakiś człowiek, no taki trochę nierozgarnięty, jak na przykład prezes NBP, prawda? Ale to jest nieważne. On jest z zakonu PC, w związku z tym on ma pełną ochronę, on może mówić głupoty, on może robić głupoty, a jest święty, bo partia jest święta. To jest dramatyczne. To jest straszne, więc jeśli instytucje stawia się ponad człowiekiem, jeśli instytucje stawia się ponad narodem, jeśli instytucje stawia się ponad państwem, a to uczynił Kaczyński. I on dobrze, to dokładnie to powiedział. Wyborcom PiS-u to raczej nie przeszkadza, bo jeśli przekłada się na skuteczność w utrzymywaniu władzy, no to akurat Kaczyńskiemu się to udaje przez wiele kolejnych wyborów. Więc no, właśnie też tak się zastanawiam, co by było, gdyby pan był premierem i usłyszał od Jarosława Kaczyńskiego: ja chcę teraz wrócić do rządu, będę jedynym wicepremierem. Jak by pan zareagował na taki manewr? Znaczy, no...
Ja miałem to szczęście, że nie byłem w takiej sytuacji. Po prostu odszedłem z rządu, ale Mateusz Morawiecki jest od początku osobą, która jest bezwzględnie sterowana przez Jarosława Kaczyńskiego. On nie ma własnego zaplecza politycznego. Morawiecki nigdy nie miał i nigdy nie będzie miał, i on jest w 100% zależny od Jarosława Kaczyńskiego. I on jest tylko robotnikiem. On jest wynajętym człowiekiem, wynajętą twarzą do tego, żeby kierować rządem, bo Kaczyński jest w tym bardzo słaby. A myśli pan, że to na niego spadnie odpowiedzialność, jeżeli PiS przegra? Będzie twarzą porażki? Nie Kaczyński, tylko on? Obaj będą twarzą porażki, ale oczywiście jeśli będzie porażka, a ona na szczęście zaczęła się rysować, bo ja jeszcze miesiąc temu nie wierzyłem w porażkę PiS-u w tych wyborach, ale teraz światełko w tunelu się jednak pojawiło. Ale co takiego spowodowało, że pan zmienił zdanie? No, ja myślę jednak, że to spowodował Tusk. Tusk jest facetem, który wygrał z Kaczyńskim 7 razy. Wygrał 7 wyborów. Ale potem Kaczyński... On umie to robić, tak. Tusk nie przegrał z Kaczyńskim. To już przegrała wtedy Ewa Kopacz. Pamiętamy, tak? Więc to jest rzeczywiście facet, który wie, w jaki sposób wygrać z Kaczyńskim, i on to robi. On gra na emocjach. On pokazuje, że jest w Polsce... Pani, to, co zrobił bardzo ciekawego Tusk, to jest to, że on odwojował patriotyzm. On odwojował biało-czerwoną flagę. On dał biało-czerwone serduszko. To są rzeczy, które były zawłaszczone przez nacjonalistów i przez Kaczyńskiego. I bardzo wielu z nas czuło się... W kampanii w 2015 roku zaniedbane przez Platformę. No, tak, oczywiście. Pan. Oczywiście. No, przecież Platforma popełniła całą masę błędów. Nie możemy udawać, że tak nie jest i że tak nie było. Ale ilość błędów PiS-u jest dużo, dużo większa, bo dziś tak naprawdę my mamy wybory i większość Polaków tak uważa, że to są wybory pomiędzy tym, czy Polska ma być wolna, demokratyczna, czy Polska ma być prawa i sprawiedliwa, czy Polska ma być prawo i sprawiedliwość. To jest albo to, albo to. Trzeciej drogi nie ma, żeby było jasne. No, to jest albo jedno, albo drugie. Ale to ta trzecia partia, tak, w tym wyścigu może zdecydować, panie premierze, o tym, jak ta władza będzie wyglądać. No i tutaj właśnie co pan przewiduje? Czy będzie to Konfederacja, czy to będzie Lewica, czy właśnie trzecia droga, więc sojusz Hołowni z Kosiniakiem Kamyszem? Tak, to było bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, bo konferencja Konfederacji była zaskakująca dla mnie. No, najpierw dwóch młodych, ciekawych polityków opowiadało o libertyńskim programie gospodarczym. Ten program jest znany mniej więcej od 100 lat. Głoszony był zawsze przez Korwin-Mikke, ale nigdzie w żadnym kraju na świecie się nie sprawdził. Jest absolutną utopią, ale młodzi ludzie w takie utopie lubią wierzyć. Więc oni sobie to przedstawili. Dostali brawa, ale potem wyszedł brunatny nacjonalista Braun, który opowiedział, jaki jest tak naprawdę program Konfederacji. To jest czyli totalny nacjonalizm. Lukier, to jest, tak, to jest brutalny nacjonalizm. Program Konfederacji jest taki sam jak program Putina. To jest homofobia, jakiś tam rasizm, to jest biały kraj dla białych ludzi. No, ale w sondażach, to są rzeczy, panie premierze, to są rzeczy dramatyczne. Oni wychodzą i mówią, my
nic wam nie damy, ale będziemy mniej zabierać, a to działa. Tak, i dlatego, dlatego to jest straszne, ale, ale Brown dostał najmocniejsze brawa na tej konwencji i dla mnie to jest straszne, że hasła nazistowskie tak naprawdę mogą w Polsce, w Warszawie mogą uzyskiwać brawa młodych ludzi. Dla mnie to jest naprawdę niepojęte. To jest jakieś, żyjemy w świecie zdumiewającym i jednak głupim. Druga konwencja... Przynajmniej w jakiejś części. Ale panie premierze, to jak pan myśli, co się jeszcze wydarzy w czasie tej kampanii, bo jeszcze kilka miesięcy nas czeka, pisma nowego, znanego panu doskonale jeszcze z czasów PiSu, Joachima Brudzińskiego, który teraz kieruje tą kampanią. Czego pan się spodziewa z jego strony? Narzucenia, czy próby narzucenia jakiej narracji, jakich haseł, jakich bohaterów, czy też antybohaterów? Znaczy, kampania będzie bardzo brutalna i przede wszystkim z tego powodu, że Kaczyński zauważył, że dziś scenę polityczną przejął Tusk. Przez 8 lat sceną polityczną w Polsce rządził Kaczyński. Nie dopuszczą na główną scenę polityczną absolutnie nikogo. Ona była tylko i wyłącznie zarezerwowana dla niego. Opozycja gdzieś tam od czasu do czasu się przebijała, ale tylko echem. Dziś to Kaczyński, to Tusk rządzi główną sceną polityczną. Kaczyński wychodzi, mówi 800+, wychodzi Tusk i to zabija. Kaczyński wychodzi, mówi Lex Tusk, czyli złodziej krzyczy łapać złodzieja, czyli politykę prorosyjską. Wychodzi Tusk, a potem właściwie sam Duda robi z tej ustawy śmietnik tak naprawdę, nic, prawda? Ośmiesza to kompletnie. Komisja do spraw wpływów rosyjskich rozmyta. Referendum zapowiedziane, ale zero jakiegoś impaktu, tak? Mówię o tym referendum w sprawie relokacji uchodźców. Dokładnie. Jeśli chodzi o reaktywność opozycji, to jeszcze jeden jest punkt, a więc to, że nawet jak PiS przeniosło swoją konwencję z Łodzi do Bogatyni, to i tak kary za wynajęcie tej sali w Łodzi będą zapłacone i one pójdą na miejski program in vitro. Więc w tych w tej reaktywności rzeczywiście kilka punktów jest. A co pan sądzi, jeśli chodzi o aktywność? Czy wystarczy tej energii? Czy pana zdaniem Tusk nie jest jednak osamotniony? Nie, no właśnie nie jest. Ja poszedłem 4 czerwca na demonstrację. Stałem 2 godziny na placu na rozdrożu i gdy tłum ten czołem dochodził już na plac zamkowy, my dopiero robiliśmy pierwsze kroki. To było coś niesamowitego. Było tyle pozytywnej energii w tym narodzie, było nas tam tyle, że ja wtedy zrozumiałem, że Tusk nie jest sam i że tu wcale nie chodzi o to, czy ma lepszych czy gorszych doradców, lepszych czy gorszych polityków Platformy. Tu chodzi o to, że on ma ludzi, że to my jesteśmy tłumami. My jesteśmy obywatelami polskimi i chcemy wziąć sprawy w swoje ręce. To jest kapitalne. To jest siła ogromna, którą proszę zwrócić, że niejako jednocześnie stracił Kaczyński. Kaczyński dziś tego nie ma. Nie ma tłumu za sobą. Nie ma pozytywnej energii. On ma kupionych aparatczyków, którym płaci ogromne pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, dziś główne hasło PiSu to jest: chcesz zostać milionerem, zapisz się do PiSu. I wtedy masz Villa Plus, masz cuda. Proszę jak pan bardzo. Zobaczył w Turowie to zdjęcie, tą fotografię rodzinną, która miała być takim pokazem jedności, nie? Że Bielan, Ziobro, wszyscy razem, uścisk ręki. To co pan sobie pomyślał? Pani rektor, ja najpierw to pomyślałem, że oczywiście można zmusić ich do tego, żeby stali obok siebie, ale oni wszyscy mają na siebie wzajemnie kwity. Natomiast oni wszyscy mówili rzecz dla polskiej racji stanu dramatyczną.
bo oni atakowali Unię Europejską. W momencie, kiedy była odmieniana przez wszystkie przypadki. Właśnie, w momencie, kiedy jest wojna w Ukrainie, w momencie, kiedy Rosja zainstalowała rakiety jądrowe w Białorusi, w momencie, kiedy następuje pucz, oni mówią, że podstawowym wrogiem Polski jest Unia Europejska. Ale chcemy być w tej Unii Europejskiej. To jak wiarygodnie brzmi ten przekaz, skoro tam ciągle pojawiają się ale i ciągle jakieś właśnie warunki. To właśnie jest niewiarygodne. Oni chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, bo państwo PiS nie pasuje do Unii Europejskiej. A Adam Bielan, to wszystko się wydarzyło przecież dzień po tym, jak Jacek Żalek powiedział, że NCBR to jest instytucja, to jest grupa przestępcza, że Bielan nad tym wszystkim panował, wie o wyprowadzaniu pieniędzy publicznych. No i dzień później ten człowiek staje ramię w ramię ze wszystkimi, znaczy z Jarosławem Kaczyńskim, całą resztą. Tak, no, najgorsze, że staje ramię w ramię z prokuratorem generalnym, że podają sobie który rękę, a to sprawdzić. Ten, że prokurator właśnie generalny powinien uruchomić całą machinę kontrolną, która zakończy sprawę. No właśnie tak wygląda państwo PiS. To jest państwo chapaczy, państwo, które istnieje tylko i wyłącznie dla partii i na szczęście Jarosław Kaczyński, on czasem ma coś takiego, że go pcha do tego, żeby powiedzieć prawdę. I na szczęście on to powiedział, tak. Dla nich najważniejsza jest partia. My wszyscy kompletnie się nie liczymy. Nie liczy się Polska, nie liczy się żaden Polak, żadna Polka, liczy się tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Kaczyńskiego. A jak pan się straszne. Będzie angażował w kampanię, oprócz biernego zaangażowania, czyli oddania głosu? Widzi pan tam dla siebie jakieś miejsce? Ja myślę, że trochę jestem komentatorem takim niezależnym. Dlatego niezależnym, że ja do żadnej partii od 12 lat nie należę. I jestem wolnym człowiekiem. W związku z tym mnie nie obowiązują przekazy dnia ani PiS-u, ani PO, ani żadnej innej partii. I bycie takim wolnym człowiekiem, znaczy mówienie tego, co się naprawdę myśli, a nie tego, co jest komuś przydatne do czegoś, jest świetnym luzem, jest genialne. Wolność czyli w ogóle jest genialna. Dobra, absolutnie. Więc kandydowanie, tak. Czy próby pana pozyskania na listę? Nie. Ja do polityki nie wracam. Tu, gdzie jestem, jest mi dobrze, nawet coraz lepiej. Natomiast tak, myślę, że w Polsce potrzeba jest komentatorów takich niezależnych, komentatorów, którzy znają PiS, znają PO, którzy znają Kaczyńskiego, którzy potrafią rozszyfrować różne ich działania, gry i pokazywać to z zewnątrz. Dokładnie to robię. To na sam koniec, panie premierze, jeszcze prywatne pytanie. No niektórzy nie robią z tego żadnej tajemnicy. Na kogo pan zagłosuje? Do głosowania jest jeszcze trochę czasu i warto patrzeć na wszystkich. Ja na przykład przyglądałem się szczerze także Lewicy i to, że tam wystąpiły kobiety, że ich było dużo. No to było ciekawe zagospodarowanie tak, niszy, że ten program, ich program też jest bardzo ciekawy, bo to jest bardzo potrzebny głos kobiet. Co prawda i tam też się znalazła kobieta, która bardziej mówiła o Tusku niż o kimkolwiek innym, ale ona akurat już tak ma, więc ją sobie zostawmy. Ale rzeczywiście trzeba się temu wszystkiemu przyglądać. Dziś na 200% mój głos ma Donald Tusk, bo pokazał mi światełko w tunelu, że możemy wrócić do... nie wrócić. Możemy odbudowywać wolną i demokratyczną Polskę, taką Polskę, jaką kochamy, jaką chcemy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Ja będę kontynuować te tematy w kolejnej rozmowie, a Kazimierzowi Marcinkiewiczowi bardzo dziękuję. Dziękuję. To udanych tych wakacji. Dobrego a dnia. A dokąd pan się wybiera? Gdzieś za granicę czy w Polskę? Uwielbiam Polskę, a dziś Warszawa w takim słońcu jest tak przepiękna, że wakacje na Polu Mogotowskim też byłyby wystarczające. Wszystkiego dobrego dnia. A my będziemy wam tę Warszawę oczywiście pokazywać.